Jest Jara Flor. Zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale z cyklu poświęconego wybranym postaciom ze świata DC. Jara Flor zadebiutowała w komiksie Future State Wonder Woman nr 1 z 2021 roku. Twórcą postaci jest Joelle Jones. Jednak w tym przypadku nie mówimy o pełnoprawnym debiucie, ponieważ wskazany komiks jest alternatywną przyszłością, która może się stać, ale wcale nie musi. Pełnoprawny debiut tej postaci przypada na komiks Infinite Frontier nr 0, który ukazał się w tym samym roku. Jara Flor jest nową Wonder Woman, która zastępowała Dianę pod jej nieobecność, jeżeli mówimy o historii Future State. Jara Flor jest córką brazylijskiego boka rzeki i Amazonki. Jara Flor nie zamieszkuje Temi City, choć jest w bliskich relacjach z amazońskimi siostrami. Okolicznościach, w których poznajemy Jarę, pokazują nam w dość nieciekawej sytuacji, ponieważ postanawia ona się wkraść do Hadesa, aby uwolnić tam swoją przyjaciółkę, amazońską siostrę, która oddała za nią życie. W tym celu Jara Flor musiała odnaleźć Hydrę i ją zabić. Uważała, że jej kieł będzie odpowiednią cenę, aby wykupić sobie drogę do Hadesu. Kaipora, brazylijski duszek chroniący las, powstrzymał jednak Jarę przed pozbawieniem martwej Hydry Kłów. W zamian zaoferował swoją pomoc w przekupieniu strażników Hadesa. Jara przyjęła tę propozycję. Ukradkiem przeszli koło Cerbera oraz zaliczyli bramki kontrolne upodobnione do tego, co my możemy spotkać na naszych lotniskach. Jara jednak zapomniała monety, żeby wykupić łódkę jako przeprawa u przewoźnika. Strażnik odreagował ją na koniec kolejki i tam Jara ukradła komuś monetę, co zrobiło straszny szum, jeżeli chodzi o kolejkę, wzbudzając ten sam Cerbera. Jarze udało się jednak dostać do Hadesa i tam miała próbę czasową, ponieważ władca tego królestwa jak najbardziej dał jej szansę, aby uwolnić swoją przyjaciółkę, jednak miała na to godzinę, aby ją odnaleźć, co było wcale niełatwe w tłumie tylu duchów. Jarze jednak udało się odnaleźć swoją przyjaciółkę i razem z nią próbował uciec z Hadesa. Jednak w tym momencie wywiązały się okoliczności, które spowodowało, że wyjście zasypywało się kamieniami i niestety tylko Jarze udało się wyjść na wolność. Więcej o historii genezy Jary dowiadujemy już z pełnoprawnych historii kanonicznych, m.in. na łamach jej solowej serii. Jara Flor jest owocem związku Aelli z brazylijskim bóstwem. Należy zaznaczyć, że Aella pochodzi z Themyscira, ale opuściła plemię amazońskie, chcąc bliżej poznać świat. Podróż po świecie pokierowała ku Brazylii, gdzie osiadła. Jara i Aella należały do brazylijskiego odłamu Amazonek, nazwanego Essequeda. Matka Jary została zamordowana przez wysłannika greckiego Panteonu. Jara nie podzieliła losu matki. Zaopiekowała się nią Renata Dobojce. W wieku 21 lat Jara postanowiła opuścić Amerykę i powrócić do rodzinnych stron. Jara Flor bez większych komplikacji dotarła do Rio de Janeiro. Na miejscu spotkała wodną istotę upodobnioną do syreny, która wręczyła jej złote bransolety, nazywane Belanteory. Choć plemiona amazońskie mają konkretne plany wobec Jary, to musiały one w tym momencie poczekać. Grecki panteon bogów zaatakował Jarę, nasyłając na nią Zephyrosa oraz Erosa. Bóstwo miłości przypadkowo ugodziło samego siebie strzałom, co wywołało u niego uczucie zauroczenia Jarą. Później udało mu się trafić strzałą prosto do celu. Jara pod jej wpływem została dostarczona na Olimp, gdzie stanęła przed obliczem Hery. Hera zaoferowała Jarze trening z różnymi bogami, oswoja również Pegaza Jerego. Jara została ciepło przyjęta na Olimpie. Gra pozorów, która miała nakłonić dziewczynę do zostania czempionką Hery. Artemis i Cassandra próbowały zniechęcić dziewczynę do tego pomysłu, uświadamiając ją, jacy greccy bogowie potrafią być dwulicowi. Jara oznajmiła Herze, że odrzuca jej ofertę. Decyzja spotkała się z gniewem bogini. Hera nasłała na Jarę mechaniczne oddziały Hefajstosa. Hera zdecydowała, że Jara powinna trafić do Tartaru. Amazonka nie spędziła jednak dużo czasu w więzieniu. Udało jej się uciec chwilę po odwiedzinach Erosa. Jara pokonała Menoteusa, a następnie odleciała z Tartaru za pomocą swojego Pegaza, Jerego. Jara udała się do bram Olimpu na konfrontację z Herą. Na miejscu spotkała Aresa i podopieczny Hery. Wśród nich rozpoznała mordercę swojej matki. Oczywiście doszło do konfrontacji Jary z nim. W trakcie walki okazało się, że mordercą jest nie kto inny jak Eros. Jarze wsparcie na Olimpie udzieliło brazylijskie plemię Amazonek razem z Doną Troy i Cassie. Przypuszczony szturm na Olimp przechylił szale zwycięstwa. Erosa spotkała zasłużona kara.
został on zesłany do Tartaru. Kara zdjęta z Yary urok, który ciążył na niej od momentu ugodzenia strzałom Erosa. Następnie możemy poznać dalsze losy Yary w wydarzeniu zatytułowane Próba Amazonek. Był to jeden z pierwszych wydarzeń crossoveru w świecie Wonder Woman, który objął nie tylko główną serię o Wonder Woman, ale także wychodzące w tym czasie amazońskie serie. Pozwolicie jednak, że nie będę tutaj omawiał wydarzeń z całego tego wydarzenia, tylko zrobię to na łamach innego, osobnego materiału, który prawdopodobnie w lutym lub w marcu trafi na kanał. Warto zaznaczyć, że Yara wzięła osobisty udział w Mrocznym Kryzysie. Otrzymała od Johna, syna Supermana, propozycję dołączenia do nowej inkarnacji Ligi Sprawiedliwości. Dziewczyna jednak odrzuciła jego propozycję w pierwszej chwili, ale zmianie uległo, kiedy szturmem Deathstroke zaatakował wieżę Tytanów. Materiał zwieńczę przytoczeniem umiejętności Yary. Yara sprawnie posługuje się własnym odpowiednikiem Lasa Prawdy, nie wywołując żadnych efektów na spętanych osobach. Obeznane jest posługiwanie się bronią białą. Posiada nadludzką siłę, zwinność, a nawet zdolność lotu. Podczas przygód towarzyszy jej Pegas, Jerry. To tyle ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!